Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybył pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie. To nie są częste sytuacje w Ewangelii opisane, kiedy ktoś przychodzi do Jezusa i pada przed Nim na kolana. Takich jest dosłownie kilka. Spróbujcie sobie pomyśleć, co by się musiało wydarzyć w waszym życiu, żebyście przyszli do Jezusa i dosłownie padli Mu na kolana. Nie mówię tak pobożnie klęknęli jak do Komunii Świętej, nie mówię tak jak pewnie wielu z was klęka do pacierza. Ja mówię o takiej sytuacji w życiu, w której dosłownie pada się na kolana, jakby człowiek nie miał siły stać. Przychodzi do Jezusa i ma siłę tylko błagać. Co takiego by się musiało wydarzyć w twoim życiu, żebyś tak do Jezusa przyszedł? Jak mówiłem, w Ewangelii jest dosłownie kilka takich sytuacji. I to jest ciekawe, że zdecydowana większość z nich jest związana z cierpieniem. Kiedy podchodzą do Jezusa trędowaci, padają na kolana i mówią: Panie, jeśli chcesz, możesz nas oczyścić. Kiedy jest ojciec, którego dziecko jest rzucane raz w ogień, raz w wodę, jest ewangelista Łukasz pisze, że jest dręczone przez złego ducha, to wtedy też najpierw apostołowie nie potrafią poradzić sobie z tym demonem, który opętał dziecko. Ojciec przychodzi do Jezusa, pada przed Nim na kolana. Tak kocha swoje dziecko, że dosłownie błaga. Trzecia taka historia to już jest wypadek Jezusa, czy sytuacja Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Jeśli pamiętacie, On się wtedy modlił w wieczór przed swoją śmiercią. Pocił się krwawym potem. W nim cierpienie było tak wielkie, to medycyna stwierdziła, że jest takie zjawisko,
że kiedy ktoś przeżywa bardzo wielką taką wewnętrzną udrękę w sobie samym, to wówczas czasami pochodzi do połączenia naczyń krwionośnych i limfatycznych i wtedy wydziela się krwawy pot. To kilka razy zaobserwowano w historii, ale zaobserwowano. Tak bardzo Jezus cierpiał, że pada na kolana. No i właśnie ta dzisiejsza sytuacja. Przychodzi, przybiega. Jezus już się wybiera w drogę. Przybiega pewien człowiek, pada na kolana i zadaje pytanie. Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? I chociaż on nie ma w sobie żadnej choroby, nie troszczy się też o nikogo swojego bliskiego, kto by chorował. On nie jest jak ten ojciec, który prosi o uzdrowienie dziecka, nie jest jak trędowaty, który nosi chorobę, ale jednocześnie ma w sobie to samo doświadczenie, które powoduje, że to go zwala z nóg przed Jezusem. I to jest niezwykłe, że to jego doświadczenie, to jego coś, to takie wewnętrzne, co go pcha do Jezusa, to jest pytanie. Panie, co mam zrobić, aby mieć życie wieczne? Powiem wam szczerze, że to jest coś, co mnie niezwykle urzeka, że ewangeliści mówią, że to jest młody człowiek. Bo młodzi ludzie bardzo często mają w sobie taką determinację, że jeśli jest jakaś idea, która ich pochłonie, a jeśli jest coś, czemu oddadzą swoje serce, to idą w to na całość. Dla mnie to jest fenomenalne w nastolatkach, którzy powielokroć mają problem z tym, żeby pozmywać po sobie naczynia, wrzucić brudne skarpetki do kosza na bieliznę, że mają problem, żeby pościelić łóżko, albo po prostu, żeby ze swojego biurka brudne talerze wynieść i włożyć do zlewu. Nawet już nie pozmywać, ale wynieść do zlewu. Ale jednocześnie mają w sobie coś takiego, że potrafią tydzień stać na mrozie w zimie przed supermarketem z puszką, zbierając pieniądze na przykład na schronisko dla bezdomnych, dla zwierząt. Albo potrafią właśnie stać w supermarkecie z puszką, zbierając pieniądze na jakieś chore dziecko. Nie? To mają w sobie młodzi, kiedy pochłonie ich jakaś idea. Tego młodego człowieka, o którym dziś mowa w Ewangelii, pochłonęła idea życia wiecznego. Do tego stopnia, że go to obezwładnia. To jest pytanie wielkiej wagi. Panie, chcę mieć życie wieczne. Co mam zrobić? Czy w tobie to pytanie też wybrzmiewa, kiedy przychodzisz do kościoła, kiedy się modlisz, kiedy przystępujesz do sakramentów? Nie, bo w momencie, kiedy my stracimy to w sobie, to takie pragnienie Boga, to bardzo wtedy jest łatwo wejść w taką rutynę chrześcijańską, że przychodzę do kościoła, że się spowiadam, że przystępuję do sakramentów, ale jednocześnie to wszystko jest takie jakby powierzchowne. Bo popatrzcie, że w tym młodym człowieku to jest taka pewna powierzchowność. On ma w sobie to piękne pragnienie i to jest odpowiedź, którą Jezus mu daje. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, szanuj swoich rodziców. I się okazuje, że ten młody człowiek zachowuje to. On był poprawnym człowiekiem, moralnie pewnie lubianym, moralnie nienagannym, a jednocześnie odczuwał w sobie brak. I ten brak no właśnie go obezwładniał. Nie? Czy ty też czujesz w sobie ten brak? Bo to jest ważne. Między nami nie ma morderców, nie? Zasadniczo my tutaj wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jesteśmy ludźmi, którzy prowadzą moralne życie, którzy chodzą do kościoła, są w jakiś sposób przy Panu Bogu. Ten młodzieniec też, a jednocześnie miał w sobie brak.
Czy czujesz w sobie brak życia wiecznego, nie? Czy jest to coś, co w tobie od czasu do czasu chodzi po głowie? Że Panie Boże, jestem moralnym człowiekiem, ale jednocześnie we mnie jest tęsknota za czymś więcej. To jest to coś, z czym przychodzi bogaty młodzieniec i nazywa to życiem wiecznym. Teraz to jest w ogóle taka pewna pułapka, taka pułapka w pewien sposób zrodzona, która wychodzi w sposób naturalny. Nie, bo chociażby większość modlitw, które mamy w Kościele, większość intencji mszych świętych jest za zmarłych, za których modlimy się o życie wieczne. I to jest w ogóle piękna modlitwa za tych, którzy już nas poprzedzili w drodze do nieba. Piękna pamięć o zmarłych, piękny wyraz naszej miłości do tych, którzy byli naszymi rodzicami, naszymi dziadkami, naszymi wujkami, ciociami, mniejsza z tym. Nie, natomiast bardzo łatwo jest myśleć o tym, że skoro za zmarłych modlimy się o życie wieczne, to właśnie, że życie wieczne zaczyna się dopiero po śmierci. A to nie jest tak. Życie wieczne to nie jest coś, co dopiero będzie w niebie. On, bogaty młodzieniec, nie przychodzi po to, żeby prosić o niebo, tylko o życie wieczne. Bo życie wieczne tak naprawdę zaczyna się już tutaj na ziemi, a śmierć jest tylko pewnym etapem w tym życiu wiecznym. No, ono nie jest w zaświata, ono nie jest po drugiej stronie życia. To, co chce nam dać Jezus, zaczyna się już tutaj. I konsekwencją tego życia wiecznego, naszego życia już tutaj na ziemi, jest to, że my po śmierci zostaniemy wpuszczeni do nieba. Przejdziemy przez bramę raju, czy w jakikolwiek sposób to nazwać. Życie wieczne zaczyna się już tutaj, teraz, a nie kiedyś, w przyszłości. Bo życie wieczne to jest życie, które Bóg daje już nam dziś i ono trwa i się nie skończy. Nie da nam w momencie śmierci, da nam dziś. Chce nam dać dziś życie wieczne. Między innymi właśnie dlatego chociażby symbolem Bożego Narodzenia jest choinka. To drzewo, które jest zawsze zielone, które zawsze ma kolor, które w takim potocznym rozumieniu nie umiera. Ono nie jest po śmierci, ono cały czas żyje, bo Jezus przychodzi, żeby dać nam życie, które zawsze żyje. Biblia to czasami w ten sposób określa, że ci, którym Bóg to da, oni są jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wypuszcza owoc w swoim czasie, które zawsze jest zielone. Nie? Że życie, które daje Bóg, jeśli ktoś ma w sobie to życie, które daje Bóg, to jest człowiekiem, który zawsze kwitnie. Jest człowiekiem, który przechodząc suchą doliną, w źródło ją zamienia. Dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, że ktoś, kto ma w sobie to życie wieczne, jest kurą znoszącą złote jajka. Czegokolwiek się nie dotknie, zamienia w złoto. Czegokolwiek się nie dotknie, to zaczyna kwitnąć i wzrastać. To jest to pragnienie tego młodego człowieka. Panie Boże, chcę, żeby moje życie było bujne. Chcę, żeby moje życie kwitło. I to jest piękne, to co mu Jezus odpowiada. Ostatecznie jednego ci brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. I teraz absolutnie nie chodzi o to, że majątek tego młodego człowieka był czymś złym, ale okazuje się, że ten majątek, który on posiadał, powodował w nim smutek. To jest to, czym kończy się to spotkanie. Odszedł do domu zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Że miał tyle rzeczy, które przynoszą mu smutek, że nie mógł wybrać tego, co dawało mu radość. No i to jest kolejna ważna rzecz, nad którą istotne, żebyśmy czasami się zastanowili, czy ja wybieram rzeczy, które służą mi, bo dają mi radość, dają mi to, że moje życie kwitnie, czy wybieram takie rzeczy, które dają mi smutek, które mnie przygnębiają, które mnie podcinają skrzydła.
To jest taka prosta rzecz, ja to sam na sobie jakiś czas w cudzysłowie testuję i widzę to zero-jedynkowo. Zawsze to się mi wydarza, że kiedy mam taki okres, że więcej czasu spędzę w internecie i albo przed mediami społecznościowymi, to momentalnie właśnie we mnie jest taki smutek. Jest to coś, co mnie, co sprawia, że przestaje kwitnąć. A kiedy to odkładam, to momentalnie we mnie życie, wraca mi chęć do życia. I takich rzeczy, które właśnie dają ten smutek, przytłumiają to życie wieczne, może być bardzo dużo. No właśnie, to może być internet, czasami to może być praca, czasami to może być nawet hobby, nie? To, że ktoś przesadnie, nie wiem, spędza czas na rybach, przesadnie chodzi po sklepach czy cokolwiek innego. Nie? Zostaw to, co daje ci smutek, a będziesz miał życie wieczne. Pójdź za mną, dam ci życie wieczne. Prośmy Pana Boga dla nas o to, żebyśmy my mieli w sobie przede wszystkim te piękne pragnienie tego życia ciągle kwitnącego, tego życia pięknego, tego życia bujnego, żeby to było pragnienie w nas na tyle żywe, żebyśmy przychodzili z Nim do Jezusa. Panie, naucz mnie tak żyć. Ja tego pragnę, ja tego chcę. Ty jesteś dawcą życia wiecznego. To też Piotr w pewnym momencie odpowiedział Jezusowi, kiedy Jezus powiedział trudną naukę Eucharystii. Piotr mu odpowiada: Panie, do kogo pójdę? Ty masz słowo życia. Ty wiesz, jak mam żyć. Więc właśnie módlmy się o to, żeby to pragnienie tego pięknego życia cały czas w nas trwało i kwitło. I druga rzecz, o którą się módlmy, o którą prośmy Pana, to jest to, żebyśmy odłożyli na bok te wszystkie rzeczy przynoszące smutek, żeby dzięki temu życie wieczne mogło w nas kwitnąć.